Za co bogowie pokarali nas takimi nieodpowiedzialnymi, bezmyślnymi i świętokradczymi synami? Ojcze, zechciej zamilcz! Faraon mówi. Pragnę zostawić po sobie imperium, a waszym jedynym pragnieniem jest zabawiać się, niszcząc wszystko, co tworzę. Niczego was nie nauczyłem? Nie bądź tak surowy dla siebie, o panie nasz. Jesteś wielkim nauczycielem. Nie win się, że twoi synowie nie nauczyli się niczego. Prócz niszczenia świątyń. Tak. Ojcze, to moja wina. Namówiłem Ramzesa i ja jestem odpowiedzialny. Odpowiedzialny. Czy pojmujesz znaczenie tego słowa, Ramzesie? Tak jest, ojcze. A czy pojmujesz zadanie, które jest ci przeznaczone przez twe urodzenie? Dbanie o tradycję? Gdy ja odejdę do innego świata, ty będziesz gwiazdą zaranną i wieczorną. Szkody w jednej świątyni jeszcze nie niszczą tradycji. Ale starczy tylko jedno, słabe ogniwo i pęka łańcuch, jakim jest dynastia. Możecie już odejść. Ojcze... Ojcze, ty wiesz, że to moja wina. Czy musisz być dla niego tak srogi? Mojżeszu, ty nie będziesz musiał dźwigać ciężaru władzy, która z mych rąk przejdzie w ręce Ramzesa. On nie może sobie pozwalać, by ktoś go sprowadzał na manowce. Nawet ty, mój synu. Jemu zależy bardzo. Na twej aprobacie na pewno nie zawiódłby twoich oczekiwań, gdyby tylko miał możliwość. Być może tak. Idź już i bądźcie obaj wieczorem.